Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę o CO2. Specjalnie dla Otyluści, bo mnie bardzo prosiła o filmik. A więc tak. Ja nie mam u siebie ani bimbrowni, ani jakiejś butli wysokociśnieniowej. Mam taką małą butlę, taki wynalazek duński. CO2 system. Jest to mała butla, sprężony CO2 w środku i do tego jest dzwon, który się wkłada do akwarium, podłącza się wężyk z zaworkiem przeciwzwrotnym i wszystko, i wypełnia się go gazem. Nie wiem, czy to będzie widać, jak to mniej więcej. O, jest. Tu jest napisane, że do 60 litrów to jest maksymalnie dawkowanie. Ja rozmawiałem z facetem u siebie w zoologu, chociaż wiadomo, jak to wygląda rozmowa w zoologach. Ale facet mi powiedział, że niby do 100 litrów można to podawać. Tylko wtedy już przy 100-litrowych akwariach ta wydajność jest dużo słabsza. I najlepiej by wtedy dwa takie zamontować. No więc tak, ja mam u siebie coś takiego. Tego zaworku zwrotnego nie zainstalowałem. Mam tutaj jeszcze kawałek wężyka. I butla jest podłączona z boku. No prawie jej nie widać za roślin. No zresztą o to chodziło. Jest przeźroczysta, jest całkiem spora. Przynajmniej na mój baniak. To ma 45 litrów. Roślinki się nie skarżą. Patrzcie, nawet fajne kolorki mają, wybarwiają się. Światło nie mam też jakieś super rewelacyjnie. Nie nawożę niczym w płynie, tylko nawożenie jest z podłoża. Mam podłoże Aqua Substrat 2 i wszystko. No i to CO2. Ja jeszcze leję węgiel w płynie, około 1,5 ml dziennie. No i tak, co jeszcze chciałem dodać? Ja kupiłem coś takiego w Polsce. Taką wielką butlę, która mi się, widzicie, nie mieści aż tutaj w obiektywie. Biedne ryby straszy. O wiele tańsza była niż ta duńska. Kosztowała około 16 zł. I wcale nie trzeba do niej dokupować, moim zdaniem, dzwona. Chociaż można. Dzwon kosztuje tam groszowe sprawy. Kilka złotych. Można w zestawie kupić chyba za 16 czy 20. Ale jak można zrobić samemu taki dzwon? No więc tak. Tu już zakładamy ten dozownik. Podłączamy wężyk z jednej strony. I teraz tak będę szukał. I dzwon możemy zrobić, proszę, z nakrętki. Tu wiercimy jedną dziurkę, wsadzamy do środka wężyk. Jakby się ewentualnie silikonem akwarystycznym można to uszczelnić. I mamy dzwon, który na przykład na takim czarnym tle prawie go nie będzie widać, zwłaszcza jak go gdzieś nisko umieścimy. Wystarczy taka przyssawka jeszcze i on się powinien trzymać spokojnie. Gdzieś nisko. I mamy za darmo dzwon właściwie, nie? I to tyle, co chciałem rzec. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i powodzenia w naszej przygodzie z akwarystyką.